Proponuję w 782 wyróżnienie zrobić i o godzinie i tak dalej dowódca powiedział, nic nie widać i koniec. No ale co to ma z wysokością wspólnego? Nie, bo my żeśmy trochę, powiem skąd to się wzięło. No założyliśmy, że on te nic nie widać powiedział na tej absolutnej minimalnej wysokości 60, blisko 60 metrów. I to nie mogliśmy tego tak wprost napisać, ale faktycznie jest, że w tą stronę żeśmy poszli analizując, że jakby on, tylko że on odnosił się do barometrycznego w tym momencie, a nie do RW, prawda? Dobrze, ale tu bardzo dobrze zastawiłem pułapkę, bo to, bo ja nawiązuję do tej hipotezy, którą wykreśliliśmy. I teraz dowódcy sił powietrznych nie było wtedy w kabinie. Wszedł jako osoba teraz piąta o wiele później i też chciał mieć 65, a nie 100. Że nie chciał 100, to jest jasne dla mnie, bo nie słuchał, nie był obecny przy wymianie z SKL-em korespondencji radiowej. Ale skąd w takim razie 65 u dowódcy sił powietrznych jest jakąś graniczną wartością? Ja bym nie zakładał, że on lepiej latał od tych ludzi w załodze, skoro on tak niewiele latał i też być może był przywiązany do tej wartości 60 metrów. Tutaj mówię, pływam w tej chwili, nie wiem jak na to odpowiedzieć. Jeżeli mogę, mnie się wydaje, że dowódca sił powietrznych w tym momencie w ogóle, znaczy nie znał minimum tego lotniska, latał ciągle też za ILS-em, bo nie wykonywał z tego, co tam się orientowaliśmy, wykonywał lotów przy nieprecyzyjnych podejściach i w związku z tym był prawie, moim zdaniem, był chyba przekonany, że właśnie ta minimalna, do której mają zejść, to jest te 60 metrów, tak jakby był ILS, co też nie wykluczam, że w ogóle nie wiedział, że nie ma tam ILS-a. I to było, może stąd się to wzięło. No ale widział znacznik. W pamięci. Znacznik mógł widzieć na RW, mógł widzieć. Ale najważniejsze, że moim zdaniem, że po prostu nie zdawał sobie sprawy, nie wiedział, mówiąc, komentując to, że załoga nie wykonuje według ILS-a. Dowódca wojsk zdawał sobie sprawę, że najlepiej wyszkoleni piloci mają uprawnienia do lotów 60 na 800 na tych samolotach. No i takie miał Protasiuk wpisane przecież uprawnienia. Wpisane. Nierealne. I wszyscy tak myśleli od pułku po COP włącznie, że potrzeba 60. Tam było nawet takie teksty im na 800. No dobrze, już zamieszałem tak jak chciałem. To teraz już mogę się wycofać z tej poprawki. Nie, państwo po prostu pod nic nie widać czytają 60 metrów. Rzeczywiście, teraz pan podniósł tą, bo to my żeśmy jak gdyby założyli, że wiadomo o co chodzi, z tym nic nie widać, a tutaj w tym momencie albo się z tego wycofamy, albo to opiszemy dokładnie, bo tego nie można tak zostawić. Bo to rzeczywiście...